Poluzujcie sobie gumę w gaciach, niektórzy ludzie. Billy Sparrow is in the house, yo! Rzadko oglądam polską telewizję, a zwykle kiedy się już do tego zabieram, to jestem zawiedziona. Moim ukochanym typem programu jest talk show. I uwielbiam oglądać amerykańskie talk show. Wiecie dlaczego one są 1000 razy lepsze od naszych? W amerykańskiej telewizji promowane są pozytywne emocje. Porównajcie sobie wywiady, które są przeprowadzone u Jimmy'ego Fallona i u Kuby Wojewódzkiego. Kurde, Wojewódzki to jest naprawdę inteligentny facet. I ja wiem, że jego byłoby stać na więcej, gdyby mu się chciało, ale non-stop wchodzi gościom w słowo. Oni próbują powiedzieć coś ciekawego, on z nich drwi. Taka konwencja programu mi się nie podoba. Spójrzcie na Tonight Show. Cały czas zabawnie. Ludzie przychodzą tam w konkretnej sprawie, żeby wypromować swój film, swoją płytę, swoje cokolwiek i po prostu odbywają kilkunastominutową wesołą rozmowę. Jednego dnia przychodzi Gwyneth Paltrow, drugiego Chris Martin, jej były mąż. Czy ktokolwiek pyta tego lub tego o drugiego? Nie! Wyobraźcie sobie, co by było u nas, gdyby była taka sytuacja. Po pierwsze, goście by się nie zgodzili pewnie na coś takiego. A po drugie, twój były mąż przychodzi tutaj za tydzień. Natomiast Jimmy rozmawia o dzieciach i z tym, a zupełnie tego nie wiąże. Wszyscy wiedzą, że oni są po rozwodzie. Jezus, przychodzą tutaj się promować, a nie pogrążać. Oglądałam kiedyś sobie na playerku w roli głównej z Michelle Mohon. I leci pytanie od Magdy Mołek. Ciebie w ogóle ktoś rozumie? Rozumie cię ktoś, jak ty tak mówisz? Koleś jest Francuzem. Przeprowadził się do naszego kraju. Nauczył się naszego języka, który jest kurwa turbo trudny. Do tego mówi, że nauczył się sam, nie chodził nawet na żadne lekcje. Przecież on mówi świetnie. Ja go rozumiem zawsze. O matko, on myli przypadki. Nikt go już nie zrozumie. Zamiast powiedzieć mu, super, że taki fajny człowiek jak ty przyjechał i nauczył się naszego trudnego języka. Nie. Ja cię nie rozumiem, co ty w ogóle mówisz do mnie. Inny przykład. W Dzień Dobry TVN był temat chłopców, którzy mają bardzo dziewczęcą, delikatną urodę. Wiecie, Mateusz Maga, Radek Pestka, te klimaty. I oni im zadają pytania, czy na pewno nie czujecie się trochę jako tacy dziwacy? Nie, nie, w zasadzie to nie, no po prostu tacy już jesteśmy. Ale tak chociaż troszkę? Nie, nie, właściwie to już na pewno nie czujecie się trochę dziwakami? Oczywiście ja teraz przerysowuję tę sytuację, ale to mniej więcej tak wyglądało, że oni naprawdę chcieli, żeby tamci przyznali. Czujemy się jak najwięksi dziwacy, wytykają nas palcami. Ta rozmowa powinna przebiegać zupełnie inaczej. Super wyglądacie. Dajcie radę jakimś młodym chłopcom, którzy też są tacy troszeczkę szczuplejsi i nie mają kurde wielkich szczęk jak modele Calvina Kleina. I powiedzcie im, że inaczej też można. Wspaniale! Woo! Inna świetna rzecz, akurat która ma miejsce w Ellen Show! Tam gdzie byłam. Na ten sam fotel, na to samo miejsce, gdzie są zapraszani wielcy aktorzy, piosenkarze i tak dalej, są zapraszani też normalni ludzie. I z nimi są takiej samej długości wywiady, jak z gwiazdami. Raz przychodzi gwiazda, raz przychodzi nauczycielka, która pomaga bardzo swojej szkole i nie mają pieniędzy, żeby zorganizować jakiś wyjazd. U nas to by taka poszła do superwizjera, do uwagi. Albo byśmy zebrali wtedy całe miasto, stanęli przed nimi, tutaj barierki, wszyscy stoją i wtedy, proszę pani, niech pani opowie, kiedy ostatni raz miasto dało pieniądze na szkołę. Tutaj to nigdy nie było po prostu pieniędzy, no bida i bida. Niech teraz wszyscy przed telewizorami siedzą i mają negatywne emocje i niech oni myślą sobie, to wszystko B, państwo B, to B, to B. Siedzisz na kanapie, nic nie robisz, ale tam ci B, wszyscy źle. U Ellen się znajduje sponsora. My w Polsce też mamy bogate marki, które mogłyby coś takiego zasponsorować. Nie będziemy mówić o tym, że państwo jest złe, bo nie dostałaś od nich pieniędzy, tylko będziemy mówić, że ty jesteś super, bo swoje pieniądze kombinujesz. A później my damy ci te pieniądze. Bo okazuje się, że ludzie chcą też oglądać te pozytywne rzeczy i oglądają nasz program i przez to ta firma chce ci dać $20 000, bo dla tej firmy to jest nic. Ale wszyscy na tym czeku zobaczą ich wielkie logo i pomyślą sobie, oni są spoko. I ostatnie, dystans polityków w amerykańskiej telewizji jest wow. Nawet Donalda Trumpa. Jednego dnia Jimmy Fallon się z niego śmieje i go naśladuje, a drugiego dnia on przychodzi do niego i robi razem z nim ten sketch. I to też nie jest znowu tak, że wtedy, o, Tonight Show
show jest po stronie Donalda Trumpa. Bo tak samo się śmieją z Hillary Clinton i tak samo Hillary Clinton też przychodzi do niej i też się z siebie śmieje. I z Donalda, Donald z Hillary. Wszyscy się śmieją. Oni kandydują na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Człowieka, który tak rzuca kartami i hajsem. I mają dystans do siebie. A my mamy polityków, którzy jeden stołek trzymają pod tyłkiem. Boże, natrzymaj, żeby mi nikt tego stołka nie wyrwał! Zero dystansu do siebie. Poluzujcie sobie gumę w gaciach, niektórzy ludzie. To mnie bardzo przejmuje ta kwestia, wiecie? Dobra, pa pa.